Trzecie pilne zadanie. No jakie jest to, proszę Państwa, w naszym radiu Conchita? Trzecie pilne zadanie. Ewangeliczni Siewcy, Polsko świętego Jana Pawła II, mamy za co dziękować i o co prosić. Pielgrzymka ta niech będzie modlitewnym oblężeniem Jasnej Góry za Kościół i naszą ojczyznę Polskę. Ona teraz bardzo potrzebuje modlitwy. Hasło pielgrzymki: gdzie chrzest, tam nadzieja. Termin: sobota, 9 lipca, godzina 18, rozpoczęcie. Niedziela od godziny 8 godzinki, godzina 11, centralne uroczyste świętowanie Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Niech nikt nie mówi potem. Nie mów potem. Teraz jest czas łaski. Nie wiemy, czy będziemy potem mieli szansę, ba, czy będziemy żyli. Nigdy nie odkładajmy czasu łaski. Zapraszamy wszystkich, dzieci, młodzież, dorosłych. Polskę świętego Jana Pawła II. Niech wszyscy obudź będą się, Polsko, takimi, ma. Jak on chce. Niech przepadnie kłamstwa mgła. Radio Conchita. Po godzinie 13 w Radiu Maryja zapraszamy na audycję aktualności dnia. Czyli widzicie Państwo, już jest ta audycja. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Zaleski sobie radę da. Proszę Państwa, aktualności dnia. Otóż czwarta doba strajku w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. I tutaj głosy pani pielęgniarek, że jest chęć ich zastraszenia, a nie rozmowy. A z drugiej strony mamy no, sytuację, że jest odejście od łóżek pacjentów, jakimi są dzieci. To jest też bardzo trudna sytuacja. O wytłumaczenie nam problemu, może tak powiem delikatnie, chciałem poprosić przewodniczącą Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarność, panią Marię Ochman, Marię Jolantę Ochman, którą witamy w naszej antenie. Witamy pani przewodnicząca. Witam słuchacza Radia Maryja. Gdzie jest problem? Gdzie jest klucz problemu, jeśli chodzi o ten właśnie, no tą sytuację strajkową? Myślę, że klucz problemu jest jednak w nieuregulowanej sytuacji wynagrodzeń wszystkich pracowników służby zdrowia. My mamy dzisiaj sytuację, że w każdym szpitalu, w każdym przychodni są zupełnie inne prawa i inne formy zatrudnienia. Więc tutaj pierwszym problemem jest to, że od wielu, wielu lat związki zawodowe, w tym przede wszystkim Solidarność, domaga się tego, abyśmy mogli ustalić, wynegocjować rozwiązanie, które będzie pewnym standardem dla wszystkich placówek. Tak, żeby rzeczywiście tutaj nie było ani samowoli dyrektorów, ani zbyt również czasami zbyt wyregulowanych roszczeń płacowych, nie tylko pielęgniarek, bo trzeba pamiętać, że służba zdrowia to są pracownicy, począwszy od pracowników administracyjnych, salonów, diagnostów, laborantów, farmaceutów, rehabilitantów przez pielęgniarek, lekarzy. Na dobrą sprawę, gdybyśmy dzisiaj próbowali się przyjrzeć sytuacji dokładniej, to
to grupa pielęgniarek położnych otrzymała zagwarantowane rozporządzeniem wzrost wynagrodzeń. Przypomnę, że to miało miejsce w zeszłym roku, we wrześniu. To też wzbudziło ogromne niepokoje i ogromne konflikty wśród pracowników, bo rząd, w tym momencie pan minister Zembala i pani ówczesna premier Kopacz, no nagrodziła tylko jedną grupę zawodową, jeden związek zawodowy. Ta sytuacja, która jest w Centrum Zdrowia Dziecka, pokazuje również, że trzeba było rozmawiać, trzeba było rozmawiać poważnie. Bez względu na to, czy to pielęgniarki, czy diagności, czy Solidarność, czy inne związki upadki lakmusowe Makwyny Mieczysławskiej. Nie tylko w Służbie Zdrowia, ale generalnie upadki i wpadki lakmusowe Makwyny Mieczysławskiej. Zapraszamy do naszego kanału Elhof Art 2000, no i El Mercedes wszędzie. Daily Motion, Google Plus, YouTube. Zarówno dyrektorzy, jak i ministrowie bardzo często pozorują działu społecznej, grając na czas. Czy to jest tak w ten sposób, no, można powiedzieć, że tak się rzeczy nie załatwia, bo tak słuchałem nawet wypowiedzi niektórych tutaj tu pań, no to są oburzone, że się z nim nie rozmawia, że się jej straszy wypowiedzeniami, że są pieniądze na 3-miesięczne wypowiedzenia, prawda, żeby się zwolniły, a nie ma, żeby im podnieść w tym momencie pensję, no ale... To znaczy, wie ojciec, bardzo źle się dzieje, jeżeli strony spod rozmawiają ze sobą przez media. Jeżeli nie można usiąść do stołu i rozmawiać, jeżeli to zaufanie obu stron zostało absolutnie pogrzebane. Wydaje mi się, że tu już jest najwyższy czas na rozpoczęcie poważnych negocjacji nie jest dobrze rozmawiać. Być może również działanie ze strony Ministerstwa Zdrowia, ponieważ to minister zdrowia jest organem tworzącym, czyli można powiedzieć swoim właścicielem instytutów, więc najwyższy czas, żeby minister zdrowia lub osoba przez niego wskazana, być może rozpoczęła rolę mediatora, bo emocje są olbrzymie. Emocje również są po stronie pacjentów i ich rodziców, bo proszę pamiętać, że tutaj tu są dzieci. Dzieci, które bardzo często nic z tej sytuacji nie rozumieją, które są po prostu już sam fakt choroby dla tego dziecka jest potężnym dramatem, jeżeli oczywiście nie ma właściwej opieki, ta sytuacja no, staje się po prostu bardzo, bardzo niebezpieczna i wydaje mi się, że zarówno ze strony dyrekcji, jak i przede wszystkim ze strony ministra zdrowia powinna być determinacja, aby jak najszybciej ten spór rozwiązać. Być może po prostu trzeba też usiąść, rozmawiać i sprawdzić rzeczywiście, jak wygląda sytuacja ze wzrostem wynagrodzeń, bo są bardzo sprzeczne informacje. Sprzeczne informacje. Ta podwyżka, którą zagwarantował minister Zembala pielęgniarkom i położnym, no, powinna była być wdrożona. Więc minister ma nie tylko możliwość, ale i obowiązek, i również Narodowy Fundusz Zdrowia, który na te podwyżki przeznacza dodatkowe środki. Przypomnę, środki, które minister Zembala nakazał wypłacić ze pieniędzy na świadczenia zdrowotne. Więc tutaj jest możliwość sprawdzenia, czy pani dyrektor te środki wypłaciła. Powinien również się zainteresować minister, czy pozostali pracownicy również otrzymali. Właśnie, o to chodzi. Bo nie da się zarządzać placówką w takiej sytuacji konfliktu. I nie można doprowadzać w żadnej sytuacji do tego, żeby pracownicy odeszli od łóżek. Jeżeli istotnie jest tak, że sytuacja materialna jest bardzo dobra, jakby jest inna przyczyna tego sporu, no to rzeczywiście formuła odejścia od łóżek jest nie do akceptacji. W żadnym wypadku, czy to są dzieci, tym bardziej dzieci, ale również osoby dorosłe, osoby w podeszłym wieku, bo w tym momencie no to jest po prostu branie zakładników. Jeżeli rzeczywiście jest z drugiej strony tak, i tu minister również powinien w tej sprawie wysłać mediatora lub podjąć się tej mediacji sam, jest tak, że rzeczywiście dyrekcja gra na czas, przewleka ten dialog, to dyrekcja sprowokowała takie zachowania, jakie nastąpiły. W związku z tym naprawdę wydaje mi się, że tutaj czas powinien być wykorzystany, zwłaszcza ten, kiedy wszyscy wiemy, że ten okres pomiędzy piątkiem a poniedziałkiem jest takim okresem troszeczkę
hamowania, to znaczy się dużo pacjentów jest poza szpitalem. Nie są przyjmowane nowe dzieci, chyba że mamy tę sytuację obcą, ale wszystko jedno, nawet te 200 dzieciaków, które jest w tej chwili w szpitalu, powinno mieć zagwarantowane pełniejszą opiekę, ale tak jak powtarzam, tutaj za chwilę będzie sobota, niedziela i w poniedziałek ten szpital zacznie pracować, musi pracować na 100%. No zapytam jeszcze tak, to możliwe jest, żeby na przykład zamknąć Centrum Zdrowia Dziecka we wtorek? Takie SMS-y gdzieś tam przychodzą, że ma być zamknięty. Kto może zamknąć w ogóle i czy można tak sobie zamknąć? Znaczy ja myślę, ja nie wiem, bo nie jestem za szalony pomysł, bo ja myślę, że nie tyle zamknąć Centrum Zdrowia Dziecka, ile być może zmienić jego nazwę, być może zmienić jego status i wtedy po prostu pracownicy rzeczywiście muszą otrzymać Magryny Mieczysławskiej. Zapraszamy Państwa do kanału Elhop Arts 2000 na YouTube. Zapraszamy serdecznie. El Mercedes na YouTube, El Mercedes na Google Plus, El Mercedes na Daily Motion. Jesteśmy w piramidzie Jaśków w Warszawie na Mazowszu. Piramida głupich Jaśków. Piramida głupich Zastanawiam się, na ile to jest pewna propaganda,
profesora, tak naprawdę sprzyja wizerunkowi Sulejmana. Oczywiście Sulejman to jest zwierząt inaczej niż jego ojciec. Sejm znany był z tego, że rządził sam, że on się konsultował, że miał takich bliskich bardzo współpracowników, że miał ludzi, których polegał, ale którzy wykonywali jego rozkazy, czyli konsultowali się, z którym się sułtan konsultował. Sulejman wydaje się, że rządzi inaczej. Właśnie ma tych bliskich współpracowników, z którymi rozmawia i z którymi wydaje się, że podejmuje decyzje wspólnie, ale na przykład patrząc na czarną legendę, zarówno Solany, jak i Ibrahima, to ma się w tym wrażenie, że te złe decyzje, że te trudne decyzje, które są podejmowane z Imperium Osmańskim, no to odium za nie spada na tą dwójkę na przykład, a na Mira Sulejmana. Chociażby potem Ibrahima występuje jako taki szwarc charakter, trochę kolejny wielki wezer Rustem Pasza. Trudne decyzje, takie jak na przykład decyzja zabicia swojego najstarszego syna Mustafy, który żyje w 53 roku i jest takim młodym, uwielbianym przez wojsko księciem. Sulejman w tym momencie ma 60 lat, zaczyna się starzeć. No i następuje decyzja, żeby Mustafę zabić. Decyzja, która obwiniani są Solana i Rustem. Sulejman z tej całej historii wychodzi w sumie nie najgorzej, jako osoba, która działa jako dało się sprowokować, postępuje zgodnie z podszeptami. To nie jest jego decyzja, żeby zabić własnego syna, dlatego że w Imperium Osmańskim włącza się ludzie tak, żeby byli przyzwyczajeni do tego, że zabijało się swoich braci, ale jednak nie syna. Ta linia ojciec-syn była w dalszym ciągu święta. Można było zabić braci syna, raczej już to nie. I tutaj to ona spada właśnie na tą dwójkę. Rustem jest oddalony, traci na 2 lata pozycję wielkiego wezyra, ale potem po cichu znowu wraca. Mam ogromny żal, ponieważ... Czyli kobiety, mężczyźni, w tym serialu też widać, przynajmniej tak to jest przedstawione, że Sulejman wspaniały był... Pakerman, Eurokoncita, Barbie, Baby Lunch, i raczej był zwolennikiem negocjacji i rozmów pokojowych, powiedzielibyśmy, niż zwolennikiem jakichś najazdów czy grabieży. Wydaje się, że preferował opcję uznania płaccie jakieś tam trybuty coroczne i będziecie mieli spokój. Czy tak było w rzeczywistości? Sultan od początku swojego panowania był bardzo walczną osobą i tutaj większość swojego życia spędził na koniu i może właśnie o to głównie pretensje ma premier Erdogan do twórców serialu, które pokazują sobie głównie w online. On radio, to KPN. Na koniu, nie na koniu. Warszawa to jest dziki koń, nie zatrzymasz się. A my bądźmy online. Gdyż Warszawa to jest dziki koń, który nigdy nie zatrzyma się. Radio, to KPN. Euro, kończy to. Nie pochodziło jak Aleksander Wielki z Indii, tylko objęcia, w którym zdobył odpowiednie terytoria, czy... osiągnął swoje cele w danym momencie, to zawiera pokój, który był, i te pokoje zarówno na froncie węgierskim, jak i na właśnie froncie stolickim, to było duże pokoje dla Imperium Osmańskiego. Pokój na przykład w Amas z Safawidami w 1755 roku, ta granica to była granica, która z lekkimi przesunięciami tak naprawdę decydowała o granicy osmańsko-sarzyńskiej do XVIII wieku, więc radio kończy. To KFM. Kącika. Bej. Langstrom. Ex. ...gigantycznego tworu, którym jest trudno zarządzać, tylko raczej taki organiczny rozwój. To znaczy, że Sulejman miał wielkie ambicje. Właśnie. Będziemy obserwować dalej, cóż, informacje, które są bardzo cenne. Online. Radio. To KFM. Eurokoncita. Barbie Baby. Langstrom. Ekstra. Online. Online. Radio Koncita. Online.
online, radio, KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. W momencie, w którym właśnie widział, że nie jest w stanie pójść dalej, to zatrzymywał się. Mimo że trzeba pamiętać o tym, że on umiera w 66 roku także w trakcie kampanii, w związku z tym kampanii węgierskiej. W związku z tym przypuszczalnie jednak myślał o tym, żeby ten Wiedeń, żeby pod ten Wiedeń kiedyś jeszcze raz podejść. Wrócimy do Sulejmana Wspaniałego i jego czasów. Po informacjach Radia Tok FM, informacja 11.40. My pamiętamy też Ferdynanda Wspaniałego, wtedy kiedy zaczęła się, wtedy kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Proszę być z nami, bo u nas najciekawsze. W autobusie we Wrocławiu. Mówi się nawet, że grozi mu dożywotni wyrok za taki czyn. No i pytamy się, jak żyć, być i żyć bezpiecznie w kontekście tych wydarzeń ostatnich, bo wiemy, że też jakaś była próba w innych miejscach. Nie chcemy może dużo o tym mówić, żeby kogoś, nie daj Boże, jakoś nie namawiać do takich... No właśnie, co to jest? Czy to są jakieś głupie wyczyny, czy próba sprawdzenia siebie? Online. Trzeba być online. Żeby to ocenić, ale... No właśnie, jak się zabezpieczyć, bo to jest może najbardziej pytanie istotne. Mamy połączenie ze znanym już specjalistą spraw bezpieczeństwa i antyterroryzmu, panem doktorem Łukaszem Kisterem. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Panie doktorze, proszę rozwiać te moje pytania. Czy to jest tylko jakiś taki, że idiotyzm jednego człowieka, czy być może jakaś moda na nie wiem na co, na straszenie ludzi? Trochę głupota, trochę moda na właśnie taką głupotę. Moda na pokazywanie się, próbę zaistnienia, próbę pokazania swojego sprzeciwu, niezadowolenia, swoich poglądów w sposób niegodny, w sposób, który może zagrażać życiu i zdrowiu innych. To jest coś, czego powinniśmy się wystrzegać, coś, z czym powinniśmy walczyć. Oczywiście myśleć o tym i brać to pod uwagę, ale mierzyć strachem, że takich osób, jak ten student, czy jak tych trzech, którzy chcieli zaatakować komisariat policji w Warszawie i zniszczyć radiowozy, takich będzie pewnie coraz więcej. Ale tutaj dla nas najważniejsze jest to, byśmy nie dawali się powieść tej psychozie strachu. Musimy do tego wszystkiego podchodzić bardzo pragmatycznie i co może zapewnić nam bezpieczeństwo? Przede wszystkim świadomość tych zagrożeń, świadomość istnienia takiej sytuacji i to, byśmy każdą niepokojącą rzecz, każde dziwne zdarzenie, wszystko to, co wydaje nam się nienormalne, coś, co wydaje nam się być w tym w danym miejscu i w danej sytuacji niewłaściwe, powinniśmy zgłaszać policji i funkcjonariuszom innych służb, których gdzieś napotkamy lub powiadomimy ich telefonicznie. Bo to my, jako obywatele, jesteśmy tak naprawdę najważniejszym ogniwem tego systemu antyterrorystycznego, tego systemu bezpieczeństwa państwa. Policja, inne służby nie są wszędzie o każdej porze. One nie są w stanie same wykryć wszystkich zagrożeń. To my je wykrywamy, to my je pierwsi widzimy, to my przechodzimy obok takiego pakunku, to my pierwsi zauważamy, że ktoś w autobusie coś zostawił, że ktoś się dziwnie zachowuje, że ktoś od tygodnia, dwóch, czy od dłuższego czasu bardzo niewłaściwie albo zmienił swoje postępowania, jest naszym sąsiadem i to nas niepokoi. Powinniśmy o takich faktach informować służby, bo to one już są od tego, żeby to zbadać dogłębnie i podjąć właściwe reakcje. No właśnie, czyli to nasza reakcja i czujność. Kierowca autobusu zachował się bardzo rozsądnie, chociaż niezgodnie z przepisami, bo powinien wypuścić ludzi i jakieś jednostki specjalne tam, żeby się zajęły tym pakunkiem, a z drugiej strony bardzo to trafnie zrobił, bo wyniósł go na zewnątrz, prawda, gdzie była najmniejsza siła rażenia. To, więc pytanie, czy mam się zachowywać według przepisów, czy według pewnego poczucia, według myślenia takiego racjonalnego? Ojcze, przede wszystkim nie powinniśmy zgrywać bohaterów w takich sytuacjach. Nie powinniśmy
uważnie, sami poradzimy sobie z zagrożeniem, że sami wyniesiemy jakiś pakunek. Bo co będzie, kiedy właśnie wybuchnie, wtedy, kiedy my go będziemy wynosić? Naprawdę musimy zachować trochę zimnej krwi i zrozumieć, że to inne służby, że to funkcjonariusze wyszkoleni, przygotowani do tego, są w stanie nam zapewnić bezpieczeństwo. Nie próbujmy takich hollywoodzkich, bardzo bohaterskich, wyimaginowanych filmowo działań, bo one mogą zagrażać i nam, i innym dookoła. Tylko i wyłącznie świadomość zagrożeń, świadomość tego, że należy powiadamiać właściwe służby o tym, co dziwnego nas spotkało, o tym, co wydaje nam się podejrzane. Pod tego są funkcjonariusze, to oni za to otrzymują wynagrodzenie, to oni ślubowali, by chronić nas i naszą ojczyznę i oni to potrafią zrobić najlepiej. Dajmy im szansę, by że nie powinniśmy sądzić, no nie powinniśmy myśleć, że takich sytuacji będzie teraz więcej, ale zakładamy, że będzie. To tak samo jak z tymi Arabami, że jak zaczęli szaleć, to że tych sytuacji będzie więcej. No ale jak naród przesądny, to się będzie bał wszystkiego, także już tych Arabów nie wpuszczą, o co tu chodzi. Czas w więzieniu, czy to jest duża kara, czy może właśnie kara odstraszająca, bym powiedział, prawda, innych tego typu zachowujących się ludzi dziwnie. To, że ktoś nie był nigdy karany, to nie znaczy, że w jego głowie nie może się zrodzić właśnie taka ideologia, no właśnie, bardzo radykalna, że w jego głowie nie może zrodzić się pomysł na zamach terrorystyczny. To najczęściej właśnie w głowach takich ludzi rodzą się takie myśli. Jak ktoś już był kiedykolwiek karany, to zazwyczaj za jakieś drobne przestępstwa, za jakieś może błędy młodości i my na nich zwracamy uwagę, a to tak nie jest. Powinniśmy raczej zwracać uwagę na tych, którzy pozornie nam nie rzucają się w oczy, ale nagle od tygodnia, dwóch, może dłuższego czasu, dziwnie się zachowują, unikają towarzystwa, interesują się rzeczami, którymi się nigdy nie interesowały, zaczynają rozważania jakieś filozoficzne, religijne, etyczne, w sposób, którego nigdy nie podejmowały. Zaczynają fascynować się innymi religiami, zaczynają się fascynować zamachami terrorystycznymi, zaczynają ale przyrównał religię do zamachu. I rozpowszechniać myśli osób, które dokonywały różnych zamachów, które były takimi buntownikami, a ich bunty były nakierowane na życie i zdrowie innych osób, więc tak naprawdę powinniśmy raczej zwracać na to uwagę, co dziwnego wokół nas się dzieje, a nie na to, że ktoś kiedyś dopuszczał się kradzieży, bo taka osoba, jeżeli dopuszczała się kradzieży, to ona po raz kolejny zazwyczaj wraca do jeżeli już do czynów zabronionych, to właśnie takich, których dokonywała. To nie są te osoby, które poddają się radykalizacji swoich poglądów, radio rekrutacji do różnego rodzaju organizacji. To nie jest ten najbardziej podatny grunt. To młodzi studenci, młode osoby, które szukają Boga, które szukają rozwiązania swoich problemów, najczęściej dają się mamić różnego rodzaju zbrodniczym ideologiom. I na to powinniśmy zwracać najwięcej uwagi. Pomagać tym ludziom, nie pozwalać im, żeby pozostawały same ze swoimi problemami, wątpliwościami, bo wtedy na pewno ktoś inny do nich dotrze. No właśnie, śledztwo trwa, dowiemy się może, czy był w jakiejś sekcie, czy był kierowany jakimiś tak, prawda, jakimiś pobudkami. Do sekt proszę, nie zmierzać, bo to jest celowe działanie. Nasza, i co? No, myślę, że trzeba się szanować, trzeba Biblię czytać, pogłębiać wiedzę i zastanawiać się, myśleć, a pomyśleć, skąd ta Trójca. Skąd ta wiara w życie pozagrobowe? Co to jest? Dlaczego ludzie wierzą w duchy? Podczas gdy na początku to nie wierzyli, wtedy kiedy była teokracja. U Żydów nie było ani jednego ateisty. Była teokracja. Dlaczego było tak, że oni wierzyli w duszę jako istotę żyjącą, jako człowieka? Ba, nawet każde zwierzę było duszą. Gdy wody, morza, oceany zaroiły się potworami, wielorybami, wszelką duszą żyjącą. To przecież są słowa z Biblii, nefesh, słowo hebrajskie, nefesh.
Kult kobiety, Matka Boska, kult dzieciątka. Och, jakie malutkie, och, jakie ładniutkie. Mnóstwo nauk i praktyk, co za tym idzie, bo to i praktyki, które się Bogu nie podobają. Właśnie to był temat z takiej książki poprzedniej. Prawda, która prowadzi do życia wiecznego. Radio Tok FM, Eurokończyca, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Gdy jesteśmy w piramidzie głupich jaśków, oglądamy kanał Elhof Art w internecie. Mercedes L Mercedes, Google plus Daily Motion, YouTube. Może wymyślimy Mercedes L na Daily Motion następny. Zapraszamy.